Mieliśmy fantastyczną dyskusję na temat lekcji z historii, które mogą nas doprowadzić do lepszego państwa. I na pewno taką jedną z podstawowych lekcji, którą możemy wyciągnąć, jest fakt konieczności akumulowania oszczędności po to, żeby później móc generować wzrost gospodarczy, móc inwestować u nas w kraju. Nie możemy powtórzyć tego błędu, który popełnialiśmy w wieku XVI, XVII i później, a mianowicie eksport towarów o bardzo niskiej wartości dodanej, a import towarów przetworzonych. Dzisiaj jesteśmy właśnie na podobnym zakręcie historii, kiedy podobną lekcję możemy wyciągnąć. Jest sytuacja oczywiście daleko lepsza niż przed upadkiem Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku, ale i dzisiaj grozi nam syndrom gospodarki peryferyjnej. A żeby jej uniknąć, powinniśmy postawić więcej na oszczędności, inwestycje i dzisiaj mówimy sobie innowacje, a w mniejszym stopniu na konsumpcję, konsumpcjonizm i na życie na kredyt.